9 czerwca 1991 roku święty Jan Paweł II tak mówił w Warszawie: Ducha nie gaście. To znaczy, nie pozwólcie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartości i człowieka samego też pomniejsza. Duch prawdy, którego przyniósł Chrystus, jest źródłem prawdziwej wolności i prawdziwej godności człowieka. Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie. Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Pozwólcie zatem, proszę was, błagam was z pokorą i ufnością, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, życia wiecznego. Rok 1991 to dla Polski czas, w którym w szczególny sposób podejmuje się na nowo wysiłek, aby ta ziemia była błogosławiona, aby ta ziemia przede wszystkim weszła w całe bogactwo wartości chrześcijańskich i swoje talenty, zdolności, swoje posłannictwo przede wszystkim realizowała zgodnie z natchnieniem Ducha Świętego. Niezwykła jest ta prośba świętego Jana Pawła II, który tyle razy dał do zrozumienia, jak bardzo kocha swoją ojczyznę i nie chciał, aby jakiekolwiek inne systemy, ideologie weszły w duszę polskiego narodu i tak uruchamiały istnienie, działanie tego narodu, by on szedł ku zatraceniu. Sięgamy do Słowa Bożego na 25. niedzielę zwykłą. I prorok Amos, zgodnie z tym, co nakazał mu Bóg, wyraźnie mówi, żeby nie dostrzegać nabożeństw, modlitw, szabatu jako czasu przeszkadzającego w handlu, w działalności, w podejmowaniu takich czy innych czynności, niejednokrotnie nasączonych jakimś oszustwem. Bóg przez proroka Amosa wyraźnie mówi, że dokładnie rozliczy naród wybrany z tego, że nie podchodził do spraw wiary swojej, do nabożeństw, do oddawania czci Bogu w sposób właściwy. Bardzo obawiał się Jan Paweł II, że nagle, tak jak to się niestety stało, niedziela jest przeszkodą do tego, żeby jeszcze bardziej podejmować różne działania wzbogacające człowieka, czyniącym ziemię, tę ziemię bogatą, zasobną. Niedziela nie jest przeszkodą dla człowieka. Modlitwa różańcowa nie jest zabraniem człowiekowi 20,5 godziny czasu, które mógłby wykorzystać do jakiejś działalności. Wszystko, cokolwiek czyni nas wiernymi Bogu, ono niesie ze sobą błogosławieństwo. Święty Paweł w liście do Tymoteusza mówi: polecam wszystkich,
by prośby, modlitwy, wspólne dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, również za rządzących, aby podejmowali takie decyzje, które będą zgodne z wolą Boga. Od 1991 roku było już wiele sytuacji, w których przyglądaliśmy się jako Polacy z niepokojem, jakie decyzje podejmowali rządzący, czy one rzeczywiście sprowadzą błogosławieństwo na tę ziemię. Dlatego święty Paweł tak mówi, trzeba się modlić za tych, którzy rządzą tym krajem, bo to jest tak, jak nam mówi Ewangelia Święta, zlecona przez Boga ziemia, zlecone przez Boga gospodarstwo, które nie może zatracić swojej tożsamości, ma we właściwy sposób się rozwijać. Przeciwna jest Ewangelia Święta, która mówi o pewnym rządcu majątku zleconego przez właściciela. I niestety ten rządca nie był uczciwy, nie był solidny, ale na poziomie swojego pojmowania i moralności, i uczciwości tak wszystko czynił, żeby oszukać właściciela, a jednocześnie zapewnić sobie wspaniałą przyszłość. Jezus jak gdyby mówi do nas, popatrzcie się, na swoim poziomie ten człowiek potrafił zaradzić swojej przyszłości, by ona była spokojną i szczęśliwą. Jezus jak gdyby pyta nas, a czy bierzesz pod uwagę swoją przyszłość, swoją wieczność? Jezus mówi, korzystajcie z dóbr tej ziemi, również korzystajcie z mamony, z pieniądza, ale używajcie go w sposób właściwy, żeby wszystko, cokolwiek dane nam jest tutaj, służyło jednemu celowi, by przyszłość, wieczność była naprawdę szczęśliwa w niebie. To Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, abyśmy pokochali przykazania Boże, które dał nam Pan Bóg, według nich żyli. Ewangelia Święta nas wierzących nazywa synami światłości. Obyśmy takimi byli, trzymając się Słowa Bożego. Kieruję to słowo od figury świętego Michała Archanioła, bo w tym tygodniu rozpoczynamy nowennę przed uroczystością świętego Michała Archanioła. Dla wielu wiernych w Polsce to jest czas szczególny, bowiem wiele parafii przeżyło peregrynację figury świętego Michała Archanioła, figury z góry Gargano. I ten patron walki ze złem jest nam bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. Obyśmy również ten czas nowenny, rozpoczynający się 20 września, przeżyli jak najgłębiej, prosząc naszego patrona, świętego Michała Archanioła, aby wstawiał się za nami, aby wstawiał się za rządzącymi w Polsce, aby wstawiał się za wszystkimi Polakami do Wszechmogącego Boga, by jakiekolwiek zło, które chce zniszczyć tę ziemię, zostało odpędzone, a pozostała droga błogosławiona prowadząca do nieba.